Na dzisiejszym wykładzie omawiać będziemy metody identyfikacji i lokalizacji sekwencji kodujących i niekodujących w genomach organizmów różnych gatunków. Jak powszechnie jest wiadomo, w obecnej dobie gwałtownie wzrasta ilość zasobów informacji dotyczących genomów. Poznawane są kompletne genomy coraz to nowych gatunków. Znany już jest kompletny genom człowieka, kompletna sekwencja informacji genetycznej, która jest zawarta w komórkach ludzkich, co nie oznacza, że jest to zakończenie jakiegoś projektu, zakończenie jakiegoś etapu badawczego. To raczej oznacza, że jest to początek dopiero etapu badawczego, który może się rozwijać na podstawie tychże zasobów. I teraz wyłaniają się kolejne problemy, problemy natury naukowej, poznawczej, mianowicie w jaki sposób odczytywać informację, która jest zawarta w tych poznanych genomach, w tych sekwencjach biologicznych. I ogólny podział informacji, która tam się znajduje, może dotyczyć podziału na fragmenty, które bezpośrednio kodują biomolekuły białkowe, białka, sekwencje białkowe budujące nasz organizm oraz na fragmenty genomu, które takiej informacji kodującej nie posiadają. To jest jeden z podstawowych obecnie problemów. Nie jest to problem prosty, jest to dosyć złożony problem, jeżeli chodzi o proces poznawczy. W związku z tym powstał cały szereg metod, które właśnie mają wspomagać tego rodzaju identyfikację. Przegląd tych metod przedstawiony jest na tym schemacie, gdzie identyfikacja regionów kodujących w genomie może być prowadzona za pomocą dwóch grup metod, dwóch głównych grup metod. Jedna grupa obejmuje metody, które wymagają wzorcowego DNA kodującego, który jest przypisany jakiemuś konkretnemu gatunkowi. Czyli musimy już na wstępie znać jakiś odcinek DNA kodującego, który wyłoniony został, wyizolowany i poznany z danego gatunku, z danego organizmu reprezentującego dany gatunek. Druga grupa metod nie wymaga takich wstępnych danych, dzięki czemu jest wygodniejsza w niektórych przypadkach, ponieważ nie ma takich wymagań wstępnych. No, ma w związku z tym też pewne minusy. Każda z tych grup ma swoje plusy i swoje minusy. I stosowane są te metody w różnych przypadkach, w zależności od ich przydatności. Nasuwa się pytanie od razu, która z tych grup jest lepsza, a która z tych grup metodycznych jest gorsza? Nie można bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie, a to z tego powodu, że one są po prostu inne. W zależności od obiektu, który jest obiektem badawczym, w zależności od genomu, od gatunku, który jest przedmiotem badań. Raz są odpowiedniejsze metody należące do jednej grupy, a innym razem do drugiej. Ogólnie rzecz biorąc, metody, które wymagają wzorcowego DNA kodującego jako wstępnej danej wejściowej, są metodami dokładniejszymi, precyzyjniejszymi, bardziej specyficznymi gatunkowo. No, ale minusem jest to oczywiście, że musimy znać taki wzorzec DNA kodującego. Z drugiej zaś strony metody, które należą do tej drugiej grupy, które nie wymagają wzorcowego DNA kodującego, nie są już tak dokładne, nie są tak precyzyjne w określaniu sekwencji kodujących i niekodujących, ale za to są całkiem przydatne, bardzo przydatne, jeżeli chodzi o organizmy szybko ewoluujące, ewoluujące w dużym, szybkim tempie. Do takich organizmów należą wszystkie bakterie, do takich organizmów należą, no, ogólnie rzecz biorąc, organizmy prokariotyczne, genomy wirusowe należą do takich właśnie obiektów, gdzie tego rodzaju metody są bardzo przydatne. Oczywiście możemy tutaj troszeczkę pofantazjować, to znaczy metody, które nie wymagają wzorcowego DNA kodującego, są jedynymi dostępnymi metodami.
przypadku, kiedy dysponujemy materiałem genetycznym niewiadomego pochodzenia. Nie wiemy, z jakiego to jest gatunku i wtedy tylko takie metody możemy stosować. No, gdyby na przykład się zdarzyło, że wylądowałyby jakieś istoty pozaziemskie, prawda, i znaleźlibyśmy, powiedzmy, próbki materiału genetycznego w tychże organizmach, wtedy dla takich badań stosowalibyśmy tylko i wyłącznie metody z tej grupy niewymagającej wzorcowego DNA kodującego. Ale to jest fantazja. Wróćmy do konkretnej nauki. Jeżeli chodzi o grupę metod opartych na wzorcowym DNA kodującym, wśród nich możemy wyróżnić metody, które wykorzystują różnego typu tendencje charakteryzujące właśnie fragmenty kodujące w DNA genomowym. Wśród nich są to metody, które wykorzystują częstość występowania, czy też tendencje wykazujące występowanie konkretnych oligonukleotydów, krótkich sekwencji nukleotydowych w tym DNA, co odróżnia DNA wzorcowe kodujące od DNA niekodującego, gdzie to występowanie jest bardziej, powiedzmy, zbliżone do występowania losowego, do prawdopodobieństwa przypadkowego trafienia, powiedzmy, na dany oligonukleotyd. Wśród tych metod mamy konkretne, można nazwać, narzędzia opartych właśnie na występowaniu oligonukleotydów. Są to na przykład metody, które wykorzystują tendencje dotyczące częstości występowania konkretnego kodonu. Kodonów, jak wiemy, mamy 64. Konkretnego kodonu w sekwencji kodującej. Jak się okazuje, prawdopodobieństwo znalezienia konkretnego rodzaju kodonu w sekwencji kodującej w danym konkretnym gatunku często bardzo odbiega od losowego prawdopodobieństwa trafienia na taki kodon. Losowego to znaczy prawdopodobieństwa równego 1,64. Wśród tych metod mamy następną metodę, podobną do tej poprzedniej, gdzie obiektem badań jest obliczanie częstości występowania aminokwasów. Co prawda analizujemy genom, czyli materiał genetyczny, ale tutaj wirtualnie tłumaczymy ten genom na język aminokwasów już i obiektem badań, przedmiotem badań jest już jest efekt tłumaczenia takiej sekwencji nukleotydowej, efekt tłumaczenia na język aminokwasowy. Omówione to będzie szerzej w dalszej części wykładu. Jest to dosyć podobna metoda. Następna metoda dotyczy tendencji dotyczącej preferencji kodonów w danym gatunku. W różnych gatunkach kodony są różnie preferowane. O co tutaj chodzi? Jak wiemy, kod genetyczny jest kodem zdegenerowanym. Jest to jedna z cech kodu genetycznego. O co chodzi z tym zdegenerowaniem? Chodzi o to, że wszystkich rodzajów kodonów mamy 64, a wszystkich aminokwasów kodowanych przez te kodony mamy tylko 20. W związku z czym mamy sytuację dla wielu aminokwasów taką, że większość aminokwasów kodowana jest przez więcej niż jeden kodon, ponieważ istnieje taka możliwość. Istnieją tylko dwa aminokwasy, które są kodowane przez jeden kodon. 18 pozostałych jest kodowanych przez więcej, przez 2, 3, 4 albo nawet 6 różnych kodonów. Takie kodony, które kodują ten sam rodzaj aminokwasu, nazywamy kodonami synonimowymi. Niektórzy używają określenia synonimiczne. Te dwa określenia oznaczają to samo zjawisko. I metoda opierająca się na preferencji kodonu spośród synonimowych kodonów polega na tym, że w różnych gatunkach występuje tendencja korzystania tylko z jednego rodzaju spośród tych kodonów synonimowych do kodowania konkretnego aminokwasu. Zakładając tak teoretycznie, w genomie ludzkim taki aminokwas jak kwas glutaminowy przykładowo może być kodowany alternatywnie przez dwa różne kodony. Podobna sytuacja występuje również w genomie drożdży. Zatem wydawałoby się, że pod względem kodowania kwasu glutaminowego nie ma specjalnie żadnych różnic między genomem ludzkim i drożdżowym.
W obu przypadkach ten aminokwas może być kodowany przez jeden z dwóch kodonów. Okazuje się jednak, że u człowieka występuje preferencja jednego kodonu nad drugim, tak mniej więcej to dosyć znaczna preferencja, bardzo widoczna, wyraźna preferencja, 75% do 25%, 3 do 1, więc całkiem niezła. U drożdży natomiast jest dokładnie na odwrót. Też jest preferencja w proporcjach 3 do 1, ale preferowany jest drugi z tych kodonów. Nie wiadomo, jakie są mechanizmy, co dyktuje właśnie tymi rzeczami, że, tą różnicą. Niemniej jednak coś takiego jest. I te tendencje, te różnice wykorzystywane są właśnie przy lokalizacji, przy identyfikacji regionów kodujących dla każdego z tych gatunków. Trzeba jednak znać, trzeba mieć właśnie to DNA wzorcowe i trzeba mieć tą wiedzę o tym, który z kodonów jest preferowany w którym z gatunków. Następna metoda z tej samej grupy jest metodą, w której analizuje się częstość występowania heksamerów. Na czym polega różnica w porównaniu z poprzednimi metodami? Różnica dotyczy długości analizowanych jednostek oligonukleotydowych. W przypadku metody korzystającej, analizującej częstość występowania heksamerów, zamiast trójek nukleotydowych analizuje się jako podstawowe jednostki szóstki nukleotydowe, a więc heksamery. Dlaczego? Dlatego, że badacze swego czasu wpadli na taki pomysł, zresztą słuszny, że tendencje, asymetria występowania, nieprzypadkowość występowania poszczególnych, powiedzmy, krótkich sekwencji nukleotydowych będzie wyraźnie widoczna, jeżeli te sekwencje wydłużymy o ilość podstawowych elementów. I faktycznie zgodziło się to. Okazało się to prawdą. W przypadku właśnie tej metody całkiem ładne, całkiem jednoznaczne wyniki uzyskuje się, stosując właśnie metodę analizy heksamerów, a nie trójek nukleotydowych, czyli kodonów. Druga jakby podgrupa metod spośród grupy metod wykorzystujących DNA wzorcowe, kodujące DNA wzorcowe, jest grupą wykorzystującą tendencję w obsadzeniu pozycji kodonu, a więc nie są analizowane częstości występowania całego kodonu, ale analizowane jest to, co się dzieje, pewne prawidłowości, które występują wewnątrz takiego kodonu. Kodon to jest trójka nukleotydów, więc jest pozycja pierwsza, druga i trzecia. To jest w określonej sekwencji. Każda z tych pozycji jest zajmowana przez jakiś nukleotyd, jeden z czterech, prawda? Jeden z czterech rodzajów nukleotydów i okazuje się, że w sekwencjach kodujących występują pewne asymetryczne tendencje w częstości występowania każdego z nukleotydów w zależności od pozycji, w kodonie, w których one występują. I wśród tych metod w zasadzie można przytoczyć jedną, najskuteczniejszą metodę, która definiuje coś, co można nazwać prototypem kodonu. A więc pod względem częstości występowania poszczególnych nukleotydów w poszczególnych pozycjach kodonu, w sekwencjach kodujących, można wygenerować, można skonstruować jakby taki ogólny zarys, ogólną definicję kodonu dla danego gatunku, dla organizmów danego gatunku, gdzie opisywane jest, jakie nukleotydy, jakie rodzaje nukleotydów najczęściej występują w pierwszej pozycji kodonu, w drugiej pozycji kodonu i w trzeciej pozycji kodonu. Omówimy sobie to szczegółowiej w późniejszej części wykładu, bo to jest bardzo ciekawe podejście, bardzo zrozumiałe. A tutaj jeszcze powinniśmy wspomnieć co nieco o jeszcze jednej podgrupie metod należącej do tej samej grupy. Jest to podgrupa wykorzystująca zależności w obsadzeniu sąsiadujących pozycji. I to jest akurat podejście, które praktycznie zamknęło temat dla tej grupy, ponieważ metody, które wykorzystują tego rodzaju tendencje i analizują tego rodzaju zjawiska, są to metody, które dają najlepsze wyniki i praktycznie nie oczekuje się już lepszych wyników. Te wyniki, które są uzyskiwane tymi metodami, są całkowicie wystarczające przy identyfikacji sekwencji kodujących i niekodujących w genomie. Do tej grupy należą metody, które stosują tak zwane modele Markowa. Też omówimy to szerzej za chwilę.
A teraz jeszcze skupmy się na drugiej grupie metod, na grupie metod, które nie potrzebują na wstępie wzorcowych sekwencji kodujących do takiej analizy. Wśród metod z tej grupy wyróżniamy metody wykorzystujące tendencje w obsadzeniu pozycji kodonu. Wśród nich jest metoda, w której oblicza się parametr zwany asymetrią pozycji. Asymetria pozycji, i tak bardziej w sposób humanistyczny tłumacząc, jest to parametr opisujący różnice w częstości występowania różnych nukleotydów w danej pozycji w sekwencji DNA kodującego. I druga podgrupa, która określana jest jako okresowa korelacja między pozycjami nukleotydów. Wśród tej podgrupy mamy kilka metod, które w zasadzie opierają się na tej samej tendencji, która występuje w sekwencjach kodujących DNA, mianowicie metoda, która pozwala obliczyć tak zwany indeks okresowej asymetrii. Okresowa asymetria, konkretnie asymetria, jeszcze raz może ja przytoczę, bo to jest ważne pojęcie w tym przypadku, jest to parametr, jest to określenie, które opisuje nam częstość występowania danego rodzaju nukleotydu w danej pozycji, częstość, która odbiega od częstości losowej. A więc im większa jest asymetria, tym bardziej różna jest ta częstość występowania nukleotydu od częstości losowej. Więc wyższa asymetria nie oznacza, że dany nukleotyd występuje częściej, że prawdopodobieństwo jego napotkania w danej pozycji jest częstsze, tylko oznacza, że różnica między faktycznie obserwowaną częstością a częstością losową, wyliczoną, wygenerowaną wirtualnie, jest większa. Więc asymetria może być wysoka w przypadku nukleotydów, które prawie nie występują w danej pozycji na przykład, prawda? Oczywiście na tej samej zasadzie opierana jest inna metoda, która wylicza parametr liczbowy określany, definiowany jako średnia informacja względna, dosyć nieszczęśliwie i dosyć dziwnie, tajemniczo to brzmi. Można to tłumaczyć również jako średnia informacja wzajemna, średnia wzajemna informacja. No, niestety jest pewien problem terminologiczny w bioinformatyce, jeżeli chodzi o polskie odpowiedniki terminologiczne, one jeszcze nie istnieją. To jest sprawa, nad którą należy popracować, którą należy dopracować i jak najszybciej ujednolicić, żeby nie było nieporozumień w przypadku przekazywania tej wiedzy. Jest jeszcze jedna metoda, gdzie wykorzystuje się periodyczność w różnicach częstości występowania nukleotydów w sekwencjach kodujących, która może być interpretowana opisywana poprzez analizę fourierowską takichże zjawisk, a więc analizowane są widma Fouriera, to raczej właśnie fizycy, teoretycy, raczej nie biologowie, ale właśnie przedstawiciele nauk ścisłych bardzo lubią uciekać się do tego rodzaju metody. Ona daje pewne pozytywne wyniki, co zresztą zobaczymy w dalszej części wykładu. Tak wygląda więc ogólny przegląd wszystkich metod. Teraz przejdziemy do szczegółowego omówienia każdej z nich. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze może dwa słowa odnośnie stosowanej notacji, która tak powszechnie stosowanej w tej dziedzinie, ponieważ to jest też dosyć ważna rzecz, wspomagająca dokładne zrozumienie całego problemu i dokładne zrozumienie wzorów i symboliki, która jest używana w tej dziedzinie nauki. A więc przez S będzie rozumiana sekwencja danego odcinka DNA, który się będzie rozkładał na ciąg symboli dużych S z indeksami od 1 do jakiejś tam liczby. Każdy S z symbolem jest to kolejny nukleotyd takiej sekwencji DNA. Sekwencję DNA, czy to kodującą, czy nie kodującą, no w tym przypadku akurat kodującą, możemy również zapisać za pomocą ogólnego symbolu duże C, który jest sekwencją już nie nukleotydów, ale kodonów.
Oczywiście taka sekwencja będzie zapisana szczegółowo poprzez ciąg symboli C z indeksem od 1 do jakiejś tam liczby, gdzie końcowa liczba dla sekwencji C będzie równa 1 trzeciej wartości końcowej liczby w przypadku sekwencji S. No dlaczego? Dlatego, że kodon to są trzy nukleotydy, więc długość sekwencji omawianej, definiowanej jako sekwencja kodonów będzie trzykrotnie krótsza od sekwencji nukleotydowej. Co więcej, możemy też spotkać się z symboliką typu C z symbolem S i I, gdzie S oczywiście dotyczy konkretnej analizowanej sekwencji DNA, duże C to jest oczywiście kodon, natomiast indeks I oznacza konkretny kodon, znaczy konkretne miejsce, od którego zaczyna się odczytywanie tego kodonu. Ponieważ kodon to jest trójka nukleotydów, to mamy trzy różne możliwości odczytu sekwencji nukleotydowej, dzieląc, grupując taką sekwencję na kodony. Możemy rozpoczynać te odczytywanie od pierwszej pozycji sekwencji nukleotydowej, od drugiej i od trzeciej. Gdybyśmy zaczynali od czwartej, to jest to jednoznaczne z odczytywaniem od pierwszej, ponieważ wtedy kodony się po prostu wtedy pokrywają, prawda? No i tak wygląda ten zapis, więc indeks I przyjmuje wartości tylko 1, 2 lub 3, dyskretne wartości 1, 2 lub 3. Co więcej, również przy użyciu tej symboliki jesteśmy w stanie zapisywać przy użyciu symboliki kodonowej C, jesteśmy w stanie zapisywać konkretne nukleotydy występujące w tych kodonach w pierwszej, drugiej lub trzeciej pozycji, gdzie dodajemy jeszcze indeks K. Oznacza to, K będzie przyjmować oczywiście wartość też 1, 2 lub 3, ponieważ kodon składa się z trzech nukleotydów. W zależności od tego, jaka to jest wartość, będzie to określać nukleotyd zajmujący pozycję K w kodonie C z indeksem I, J. Przykłady pozwalają wyjaśnić, powiedzmy, tą omawianą terminologię, a więc przykładowo, jeżeli przez sekwencję S rozumiemy taką krótką sekwencję nukleotydową, to konkretne symbole S z konkretnym indeksem będą odpowiednio oznaczać konkretne nukleotydy z tejże sekwencji, a więc S1 to jest pierwszy nukleotyd, czyli adenina, S2 to będzie drugi, czyli guanina i tak dalej. L jest w tym przypadku, w przypadku tej sekwencji jest równe 12, ponieważ mamy do czynienia z krótkim 12-nukleotydowym fragmentem. Analogicznie, jeżeli chodzi o symbolikę C kodonową, to C z indeksem 1,1 oznacza nam odczyt kodonu AGG, a więc liczony od pierwszej pozycji, prawda? C z indeksem 1,2 jest drugim kodonem liczonym od pierwszej pozycji, a więc ACG. Prawda? I C z indeksem 1,3 to będzie trzeci kodon liczony w tej samej, tak jak to się mówi, ramce odczytu. Jeżeli na górze górny indeks będzie inny od jedynki, to wtedy cały odczyt zaczyna się od drugiego elementu tej sekwencji, a więc tak jakbyśmy tą pierwszą adeninę w ogóle pominęli, w ogóle zignorowali. Prawda? To jest dosyć ważne, jeżeli chodzi o terminologię, a więc nomenklatura tutaj jest dosyć jasna i dobrze by było, gdyby ona od samego początku była ujednolicona, żeby nie wprowadzać bałaganu i żeby łatwiej było się porozumieć między badaczami badającymi te same, pracującymi w tej samej dziedzinie nauki. Chodzi o stosowanie tego samego języka terminologicznego. Stosowana notacja również odnosi się szczegółowo do grupy metod, które wymagają wzorcowego DNA kodującego na wstępie. Ta stosowana notacja odnosi się do dwóch typów prawdopodobieństw. Do prawdopodobieństwa trafienia na konkretną sekwencję podejrzaną o to, że jest to sekwencja kodująca i prawdopodobieństwa wyliczanego dla sekwencji, która z założenia jest sekwencją niekodującą. Z reguły jest to prawdopodobieństwo wyliczane dla sekwencji wygenerowanej sztucznie, prawda?
losowo zupełnie i tego rodzaju prawdopodobieństwo, wartość prawdopodobieństwa wyliczana jest w sposób niezwykle prosty, jak na przykład jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo występowania konkretnego nukleotydu w konkretnej pozycji dla sekwencji niekodującej, oczywiście będzie wynosić 1/4. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z 4 różnymi nukleotydami. I każdy z nich z tym samym prawdopodobieństwem może się w tej pozycji znaleźć. Dlaczego mówię o tych prawdopodobieństwach i dlaczego one są takie ważne? One są takie ważne dlatego, że służą do wyliczenia ilorazu tych dwóch wartości prawdopodobieństw. Jest to iloraz prawdopodobieństwa występowania sekwencji kodującej do sekwencji losowo wygenerowanej i niekodującej. Taki iloraz, taki stosunek tych dwóch prawdopodobieństw określany jest jako współczynnik prawdopodobieństwa, który jest wykorzystywany później do wyciągnięcia parametru wartości logarytmu z tego właśnie ilorazu, który po angielsku jest dosyć dobrze znaną wielkością, nazywa się log likelihood. Jest to logarytm współczynnika prawdopodobieństwa, że dana sekwencja jest sekwencją kodującą. Prawda? W jaki sposób się to interpretuje? Po wyliczeniu tej wartości możemy uzyskać wartość, która jest większa od zera lub mniejsza od zera. W zależności od tego, jak wartości tych dwóch prawdopodobieństw mają się do siebie. Jeżeli jest większa od zera, to znaczy, że prawdopodobnie rozpatrywana sekwencja jest sekwencją kodującą. Jeżeli jest mniejsza lub równa zero, prawda, bliska zera, to prawdopodobnie jest to sekwencja niekodująca, chociaż nie jest to tak proste. Nie jest to takie łatwe, jeżeli chodzi o interpretację, bo dla sekwencji podejrzanej o to, że jest sekwencją kodującą, musimy wyliczyć tą wartość log likelihood, tą wartość LP, dla wszystkich trzech ramek odczytu, o czym wspomniałem już wcześniej, że każdą sekwencję można w trojaki sposób odczytać pod względem kodonowym. I tylko jeden z tych odczytów może być odczytem słusznym. Tylko jeden z nich. Tylko w jednym przypadku trafimy na właściwą ramkę odczytu, która rzeczywiście jest ramką zawierającą informację o kodowaniu danego białka. Taką pozycję, takie ustawienie tej ramki jest znane i określa się jako otwarta ramka odczytu. A więc dla otwartej ramki odczytu tylko ta wartość w przypadku sekwencji kodującej będzie większa od zera. W innych przypadkach ona powinna być bliska zero albo mniejsza od zera. Co więcej, możemy mieć sytuację, że sekwencja jest kodująca, a mimo to wszystkie te wartości są mniejsze od zera albo bliskie zeru. To wcale nie oznacza, że sekwencja jest niekodująca, to dalej może oznaczać, że sekwencja jest kodująca. Patrzymy wówczas na względne wartości dla trzech ramek odczytu, wyliczane dla trzech ramek odczytu. Jeżeli w jednym tylko przypadku ta wartość znacznie odbiega od wartości wyliczonej dla dwóch pozostałych stanów, dla dwóch pozostałych rodzajów odczytu, wówczas nam mówi to, że sekwencja rzeczywiście może być kodująca. A więc bardziej nas interesuje względna wartość, porównanie wartości wynikowych, a nie bezwzględna wartość, powiedzmy, dodatnia, bliska zero lub ujemna.